Cześć, siemanko, witajcie. Właśnie otrzymałem pierwszą przesyłkę z edycji kolekcjonerskiej od De Agostini, Żuk A07. Mam pierwsze numery, numer pierwszy oraz drugi. Zobaczymy, jak ten model będzie tutaj się prezentował. Czy będzie wart dalszej prenumeraty. Więc zapraszam do oglądania. W tej przesyłce miałem również prezent z prenumeraty, dwa plakaty z Żukiem. No nie powiem, taki Żuk strażacki fajnie by się prezentował. Może model przemalujemy, kto wie, zobaczymy. Zacznijmy od gazetki numer 1. Do gazetki dołączone mamy również dane techniczne związane z Żukiem oraz całą edycją, prenumeratą. Wszystkie rzeczy opisane w tej gazetce już opowiedziałem w pierwszym odcinku poświęconym tej edycji, więc odsyłam Was tutaj do tego filmiku. Zobaczcie sobie, tam omawiam wszystkie wartości, koszty oraz co model będzie zawierał. Gazetka numer 1. De Agostini standardowo na początku trochę historii, trochę o pojeździe. Następnie mamy instrukcję. Trochę widzę zmieniony układ. Trochę lepiej tutaj opisane są te poszczególne etapy montażu. No zobaczymy. Zobaczymy, czy De Agostini uczy się na błędach, czy wyciąga wnioski ze swoich wcześniejszych edycji i czy w tej gazetce, czy w tej prenumeracie będziemy mieli mniej błędów niż dotychczas. Elementy. Już oporałem się z całym plastikiem. Tutaj dodatkiem do tej gazetki jest śrubokręt. Ciekawy, czy magnetyczny, na szczęście, bo akurat w wcześniejszym filmiku był śrubokręt ze Stara od Hachette. Tam niestety śrubokręt był niemagnetyczny, więc praktycznie by się nie przydał. Dobrze, elementy. Element 1A. Lewy przedni błotnik, element metalowy. Element 1B, klosz kierunkowskazu. 1C, obudowa kierunkowskazu. 1D, przedni grill, element plastikowy. 1E, napis ozdobny Żuk, element plastikowy. 1F, szkła reflektorów, dwie sztuki. 1G, wnętrza reflektorów. 1H, 1I, obudowa lewa i prawa reflektora. 1J, tablica rejestracyjna Żuk A07. Dobrze, na początek bierzemy element 1B i 1C, pasujemy ze sobą. Następnie bierzemy element 1A, montujemy tutaj kierunkowskaz. I skręcamy śrubkami AM. OK, element zmontowany. Następnie bierzemy element 1D i 1E. Pasujemy je ze sobą. Tutaj łapiemy też klejem element, żeby nie wypadł, bo tylko jest na wcisk.
OK, następnie bierzemy element 1D i 1F. Ale zobaczcie, już widzę jeden błąd w instrukcji. W kroku czwartym pokazane jest wycięcie, że jest w tej części, gdzie są dwie kratki, a te wcięcie jest nie u góry, tylko na dole. To jest tylko zapewne błąd w druku, ponieważ widzę, że reflektor ma normalnie napis do góry nogami, więc wcięcie będzie OK i będzie można z przodu zobaczyć ten napis Zelmot normalnie u dołu. To tylko błąd w druku. Więc zastosujcie się tylko do tego, że inaczej nie zamontujecie zresztą. Ale instrukcja pokazuje w innym miejscu, że jest wypustka na montaż. Następnie montujemy element wnętrza reflektoru z oznaczeniem R z prawej strony i skręcamy dwiema śrubkami AP. OK, element prawy zmontowany. Następnie montujemy lewą stronę. OK. Elementy zmontowane. Tak też oto się prezentują. I to wszystko w tej gazetce, odkładamy elementy na później. Następnie gazetka numer 2. O, taki Volkswagen, jak dobrze kojarzę, jest chyba wypuszczany w Niemczech. Instrukcja montażu. Dalej montujemy przód pojazdu, lewy błotnik, lewy kierunkowskaz. O, tu w tej gazetce nie przedstawiono elementów, które czekają nas w trzeciej gazetce. To ciekawe, zawsze tak to prezentują. Elementy. OK, uporałem się już z opakowaniem. Następnie elementy. Element 2A, przednia maska, element metalowy, element 2B, znaczek, FS Lublin, elementy 2C, metalowe zawiasy przedniej maski, dwie sztuki, element 2E, kierunkowskaz, 2F, obudowa kierunkowskazu, 2G, przedni zderzak, element już plastikowy, element 2H, metalowe wsporniki przedniego zderzaka, 4 sztuki, 2I, podpórka zawiasa, 2J, wspornik podpórki maski, jeszcze 2D, element prawy przedni błotnik, element metalowy, śrubki BP, AM i AP. OK, zaczynamy od kierunkowskazu, montujemy dwa elementy, 2F i 2E. Następnie bierzemy element 2D, montujemy kierunkowskaz, skręcamy dwiema śrubkami AM. OK. Element zmontowany. Odkładamy go na później. Następnie bierzemy element 2A.
przednia maska, montujemy element 2B, logo. Również tutaj można klejem złapać, bo element zapewne wypadnie, dość luźno wskoczył. Ok, następnie bierzemy dwa zawiasy 2C i skręcamy czterema śrubkami AM. Ok, elementy zmontowane. Tak też oto się prezentują. Ok, następnie bierzemy elementy 2I i 2J. Łączymy je ze sobą. Montujemy elementy razem. Przeciągamy tutaj element 2I. Mamy element tutaj zmontowany. Następnie pasujemy w masce i skręcamy tutaj śrubką AM. Ok, elementy zmontowane. Tak też oto się tu prezentują. Element odkładamy na później. Mam nadzieję, że ten spornik nie odpadnie i się nie zgubi. Następnie bierzemy element 2G oraz elementy 2H. Montujemy je tutaj, łącząc śrubkami BP. Po dwie śrubki na element. Ok, elementy zmontowane. Tak też oto się prezentują. Następnie bierzemy element 1J. Montujemy tutaj w zderzaku i przykręcamy dwiema śrubkami AP. Ok, elementy zmontowane. Tak też oto się prezentują. Już połączone ze sobą. I to wszystko w tej gazetce. Ok. Dzięki za uwagę. Jak widzieliście, udało się zmontować elementy z dwóch gazetek. Z gazetki numer 1 oraz gazetki numer 2. Mamy spasowany już tutaj kierunkowskaz, przedni grill, reflektory, maskę. Sprawny, szybki montaż. Oczywiście, jak na D'Agostini przystało, były błędy w gazetce. Niby tam tak drobne, bo tylko rozmieszczenie sposobu jakby montowania reflektora. No ale jakby już widzimy, sytuacja się powiela z gazetek z Fiata 125P, z Dodge'a czy z Ironmana. Więc tutaj w Żuku możemy się spodziewać podobnych sytuacji. Jak widzicie, te elementy metalowe, środkowy grill i zderzak plastikowy, maska również metalowa. Zapowiada się na dość spory i fajny pojazd. Ok, to tyle w tym odcinku. Koniecznie zostawcie lajka. Kliknijcie przycisk subskrypcja. Dla mnie to jest bardzo ważne, żebym mógł rozwijać dalej kanał i prezentować dalej modele dla Was. A w tym odcinku to wszystko. Zapraszam na kolejny z serii montowania Żuka A07 w prenumeracie od D'Agostini. Na razie, trzymajcie się, hej!